Dariusz Pachut obawia się podobań Dody. Wszystko przez, że uwielbia chirurgię i interesuje się psychopatami? Doda interesuje się psychopatami. Pachut aż drży z obrzydzenia. Doda uwielbia wzbudzać kontrowersje. Więc chętnie dzieli się z prasą smaczkami wyjętymi prosto z życia prywatnego. Gwiazda chętnie opowiada o rodzinie, swoich związkach czy przygodach. Nie owija w bawełnę i serwuje dziennikarzom szczere opinie. Tym razem opowiedziała w wywiadzie o tym, co różni ją i jej partnera Dariusza Pachuta. Jak wygadała, miewają odmienne zdanie na temat medycyny, która jest cichym hobby wokalistki. Pachut mimo specjalistycznego wykształcenia nie lubi patrzeć na krew i grzebanie w ludzkich wnętrznościach. Tymczasem Dodzie sprawia przyjemność. Mamy mnóstwo książek medycznych w domu. Rozkładałam na czynniki pierwsze jelito cienkie, jelito grube. Mnie nic nie brzydzi. Ja mogę być chirurgiem, jak ja oglądam takie programy. To Darek ucieka, mówię, chłopcze, skończyłeś ratownictwo medyczne. A ja nic. Uwielbiam to, powiedziała Doda w rozmowie z reporterką Aparty. Co więcej, gwiazda fascynuje się także psychologią, szczególnie tych jednostek, które są najbardziej wymagającymi pacjentami ośrodków klinicznych. Bardzo fascynowała mnie psychologia. Zawsze. To był odłam mojego życia, który zawsze mi towarzyszył. Jak zdałam maturę, to poza muzyką, jedyny zawód, który mógłby mnie fascynować, to byłaby psychologia kliniczna. Chciałam pracować jako profiler w policji, chciałam pracować w zakładzie psychiatrycznym. Z psychopatami, z socjopatami, podkreśliła. Ciekawe, jak długo Pachut z nią wytrzyma. Mamy jednak nadzieję, że aż do grobowej deski. Doda postanowiła spędzić długi weekend razem z ukochanym. Spakowała więc walizki i wyciągnęła go na narty. Para dała szansę polskim Tatrom, gdzie razem szusowali do Woli, ciesząc się piękną pogodą i swoim towarzystwem. Humory dopisywały im nie tylko na stoku, lecz również na Krupówkach, gdzie wspólnie spacerowali. Zakochani korzystali z uroków góralskich chat i sławnego deptaku. Para pozwoliła sobie nawet na taniec w miejscu publicznym. Doda z ochotą oddała się swojej pasji i dzielnie wirowała w objęciach Darka do najlepszych góralskich przebojów. W pewnym momencie trener podniósł ją z ziemi i zaczął wirować, trzymając ją na rękach. Przechodni mieli na co popatrzeć. Odstawili niezłe show.